Cześć, we wtorek. U mnie oczekiwanie na burzę. Tu młoda trawka zasiana. Trzeba skosić. Zobaczcie, jakie piękne maki. Piękne kolory mają. Po burzy pewnie nic z nich nie zostanie, bo nadciąga. W końcu nadciąga do nas burza. Tutaj z tyłu za domem mamy również, kwitnie nam amorfa krzewiasta. Przyciąga owady, jest miododajna i mocno się wysiewa. Tutaj zakładaliśmy trawnik, ale zaraz Wam pokażę. Jest. Zobaczcie, ile tutaj ona siewek pozostawiała. To wszystko młode siewki amorfy. Także można mieć las. Tak samo tam. Sama amorfa. Tutaj rządzą ślimaki. Z tyłu również za domem hortensja. Ukorzeniona spatyczka. A tutaj zobaczcie, jak ślicznie kwitnie. Kolory ma bardzo ładne. O, będzie widać. Lewą ręką trzymam telefon i ciężko mi dać zbliżenie. No, także my czekamy na burzę. Nadchodzi z Czech. Mam nadzieję, że dojdzie. No i doczekaliśmy się deszczu. Zobaczcie, bardzo mocno pada. Bez gradu, bez wiatru. Jednak warto poczekać, żeby się gdzieś tam wygrzmiało. Bardzo ładnie pada. Bananki ciągną wodę, ile się da. Super. Niebo się zaciągło, także trochę to popada. Woda się zbiera, bo wszędzie sucho. Mniamcio, nie? Życzę Wam też deszczu takiego spokojnego. Lekko tam drzewa się tylko ruszają. Super. Później się przejdziemy, zobaczymy, jak kwiaty po deszczu się czują. Przed chwilą tutaj jaskółeczki się kąpały. Siedziały sobie na drutach i się kąpały. W końcu. No i robimy spacerek, kochani. Padało dość długo. Można powiedzieć, z 2 godziny. Napadało. U nas pojawiają się kolejne piękne liliowce. To jest zwykła odmiana rdzawego. Tutaj jeszcze trzeba posprzątać po iryski. A tutaj zobaczcie, jak ładnie wyrosła kanna. Rośliny kłaniają się ku ziemi, dziękując, że dostały pić. Czmiele jak zwykle niezawodne. Mimo, że jest mokro, one dalej pracują, by karmić swoje potomstwo. No chodź tutaj. Niucha! Gdzie żeś się schował? W którymś dzwonku siedzi. Nie będziemy go wyganiać, poczekamy, aż wyjdzie. O, jest! W oczku woda się dolała, ponieważ również z rynny tu jest spuszczona woda. O! I widzę, moja wymęczona wodna kanna odmiany. Dokładnie nie pamiętam, na pewno mi kolega podpowie. Zaczyna kwitnąć. No chodźże tu. Dopiero się zaczyna rozwijać. Tam szykuje nam się grzebieńczyk. Lilie już się nam pokazały. To jest woda gruntowa, także nie patrzcie, że nie ma koloru idealnego. Kloniki również napiły się wody. To są kloniki pokojowe. U mnie są wystawiane na ogród. Też już widzę, pączkują. Także popadało solidnie. Oczywiście zaczną się grzybki, na które uwielbiam chodzić. Nie lubię jeść. Uwielbiam tylko chodzić i zbierać. No, także zobaczcie. Wszystko podziękuję ładnie za podlewanie. Tutaj, tak jak wcześniej w filmikach mówiłam, wiązówka bulwkowa
Tak ładnie dziękuję, że się położyła aż do samej ziemi. Ona nienawidzi deszczu. Wszystko zmoczone, zwilżone. Ptaki kąpały się, ile wlezie. Dla ptaków to też przyjemność, ponieważ mamy z tyłu rzekę i nie mają się gdzie wykąpać, kąpią się tylko w piachu. O, tutaj zobaczcie, wspominałam ostatnio o tej chorobie liliowców. Czekajcie, zrobię. I jest uszkodzony pączek i tu będą robaki w środku. Zaraz zobaczymy, może mi się uda. Zaraz wracam. Pączek jest zdeformowany, ale tutaj na rękawiczce mam tylko jednego większego robaka, także nie zobaczycie go, ale zrywajcie właśnie zdeformowane, ponieważ tam siedzi robak, jak wspominałam. Tutaj również jest zdeformowany pączek, rozwinął się. Teraz zobaczymy, czy w ogóle jest po prostu taki sztywny, zbity. I zaraz zobaczymy, czy są tutaj robale. Zaraz wracam. Wiecie co, kochani, musiałabym iść do domu na papier to chyba wyłożyć, bo są. A tu nie będziecie widzieć. Idę, wyłożę to na papier i zobaczycie, jakie te robaki są maleńkie. Zobaczcie, wzięłam sobie to do domu na czarną kartkę. I tu jest właśnie ta paciornica. Znaczy, to jest jej larwa. I ona tak właśnie deformuje nam liliowce. Tu gdzieś była druga, trzeba to pozbierać. Zobaczcie, jakie to jest malutkie. I ona właśnie siedzi w naszych liliowcach. Zobaczcie, jak one są tak zdeformowane. Na pewno ich jest tu więcej. Szukam. Chyba, że mi uciekły po drodze, jak szłam do domu. Także na gołym okiem to jest bardzo źle zobaczyć, ale widzimy właśnie to po pączkach. Już je zabijamy. Kasia morderca. No dobra. Idziemy spacerować dalej. A więc idziemy na dalszy spacerek. Zaczynają rozwijać nam się róże. Również główki schylone. Zobaczcie, jak są poniszczone od słońca pączki. Ta przepiękna róża. Pięknie pachnie. Jodzia. Ale nie pytajcie się odmiany, bo nie zapisuję. Wierzba również się schyliła ku ziemi. Jest okazja, żeby ją podciąć. Berberysy do przecięcia. Trzeba ciąć. Tutaj zaczyna nam pączkować fuksja zimująca, która zimuje w domu. Akurat ten okaz. Ponieważ zawsze jestem ubezpieczona w razie ostrej zimy. No, także dzisiaj jeszcze muszę iść pokosić z tyłu za rzeką. Tutaj wszystko ładnie się powykładało. Uchylone. Obeschnie, to się podniesie. A dzisiaj idę za rzeką, sobie skoszę i wyplewię warzywnik. Tak, tak, mam też warzywa. Z tyłu za domem mam warzywa i sporo liliowców. Trawy się powykładały. Idziemy zobaczyć, jak zakwitły. O, nawet laurowiśnia się wyłożyła. Jak zakwitły nam trzykrotki ogrodowe. Po drodze napotkałam winniczka. Oczywiście go wyniosę, ponieważ je wynoszę. Nie bój się. Nie wiem, czemu to on się schował. Ej, chłopę! Idziesz gdzie indziej. Ślimaki zadowolone teraz szybciej idą po tej mokrej trawie. Dobra, idziemy szukać sobie trzykrotek. Trzykrotki są bardzo wdzięczne i bardzo mocno się rozsiewają, ale również bardzo fajnie zmieniają kolory, gdy są siewki. Gdy trzykrotka przekwitnie, można ją... Znowu wyczepałam kwiata. Nic mi nie zrobiła.
Gdy trzykrotka przekwitnie, możemy ją ściąć lub czekać, aż zawiąże nasiona. U mnie po prostu jest jej już za dużo. Nadmiar muszę usuwać. Tutaj zobaczcie. Zaraz ustawimy. Też się wysiała jakaś. O, dzień dobry panie. Zobaczcie. Ustawimy kolor. Jest biała z takim delikatnym odcieniem niebieskiego. Nie mam takiej w ogrodzie. Ta jest pierwsza. A wysiała się po prostu z tej fioletowej. Następny tutaj poczuł, że deszcz popadał. Ten tutaj też jest taki bardzo ładny, poszarpany pewnie przez ślimaka, ale złapiemy jeszcze tamtą. Choć tutaj też śliczna wyszła nam trzykrotka. Zobaczcie, wielkie, duże kwiaty. Tu ma przebarwienie, może mi się uda. I jeszcze kawałek. O, zobaczcie, jakie ma ładne przebarwienie. Niby biała, ale z delikatnym niebieskim kolorem. Tak jak wspominałam, wysiewają się. Tutaj miałam trzykrotkę, ją zapierałam żółtolistną, ale zostawiła takie to potomstwo. Zobaczcie. Jest ciemny fiolet, aż można powiedzieć granat. No i tutaj biała z pasami. Śliczne wychodzą mieszanki. Tu mamy kolejną ciemny fiolecik. Tam jest jaśniejsza, jasny, nie, znaczy taki ciemniejszy niebieski, ale jasny fiolet. Tutaj mamy białą trzykrotkę. Wdzięczne kwiaty, ale naprawdę mocno się wysiewają. Tutaj mamy trzykrotkę, właśnie tą żółtolistną. Mam ją już też w kilku miejscach, ponieważ ona później ładnie zdobi właśnie z samych liści. Tam również, o, tam jest biała, widzę, się zasiała. Tam ciemny fiolecik. Tutaj jasno niebieska. Tutaj po deszczu. O, muszę telefon nastawić, bo widzę, o, zmienił ustawienie. Tutaj jest jasny różowy kolor. Niestety po deszczu straciła swoje kolory i wyblakła, ale również się pięknie prezentuje. Także zachęcam, żebyście sobie sadzili właśnie trzykrotki, bo są po prostu śliczne. Tylko dla ogrodnika jaki kwiat jest brzydki, prawda? Tutaj kalmia nam przekwita. Czy wytwarza nasiona? Nie mam pojęcia, ale widzę, że coś tutaj na czubkach, coś jest chyba. Jednak czmiele, inne owady. No jest, także będziemy próbować wysiać kalmi, bo jeszcze żeśmy jej nie siali. Wszystko się powykładało. Ale wszystko jest zadowolone. Deszczu, tak wołało. No i przywołały. Najbardziej z deszczu są zadowolone rośliny cieniolubne. Tak jak języcznik, hosty. Tu mamy akurat te miniaturki. Paprocie. A tu mamy krzew, który odbija krzew. Nie krzew, pnącze, które odbija od ziemi co roku. Jest to ciemiężnik czarny. Ma bardzo drobne kwiaty, ale ma piękne liście. Tak kwitnie ciemiężnik czarny. No, chodź tu. Dzisiaj nie chce się złapać. Poszukamy gdzie indziej mu jego kwiatów. Widzicie, jakie drobne, takie malutkie ma te kwiatuszki. Ale przepiękne ma liście. Przepraszam, że tak trzepię tym telefonem, no ale trzymając w ręku, żeby ustawić ostrość, muszę dotknąć ekranu. Tutaj lilak nam się wyłożył. Schylił nam się. Że listek również się wyłożył. Leży od ciężaru, ponieważ ma bardzo dużo kwiatów. Jaśmin również. Zobaczcie, jaka piękna gałąź jaśminu. W tym roku na szczęście nie było mszycy. Udało się
jemu i nie trzeba było pryskać. Piękne gałęzie. Też zaczyna się sypać. Później tu pięknie rabata wygląda, już nawet widać początki. Wszystkie kwiaty są obsypane właśnie żelistkiem, jak przekwita. Dobra, kończymy. Przestało padać, to idę sobie po plewie albo w kwiatach, albo w warzywach. A Wy pewnie na wieczór oglądacie ten filmik. Także życzę Wam miłego wieczoru, a jak hortensja się rozkwitła. A jak zobaczycie go rano, to życzę Wam miłego dnia. Również życzę Wam deszczu, ponieważ piszecie, że nie macie jeszcze deszczu. Też nie miałam, ale się doczekałam. Trzykrotka się kolejna wysiała. Cześć.